Poranny gość Radia Zachód. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moim gościem jest Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina i kandydat na burmistrza w kolejnej kadencji. Komitet Wyborczy ProŚwiebodzin. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W 2018 roku o fotel burmistrza walczyło 4 kandydatów, także była druga tura. I pozwoli pan, że na początek przytoczę poparcie. Pierwsza tura to 48% głosów, w drugiej turze 58% wyborców pana poparło. Teraz 39,63. To powód do radości, czy taka żółta kartka gdzieś z tyłu głowy, że mogło być lepiej? Myślę, że to jest powód do umiarkowanego optymizmu, ponieważ te wybory były zupełnie inne niż wybory 5 lat temu. Tak naprawdę 5 lat temu mieliśmy 2 bardzo mocnych i poważnych kandydatów na fotel burmistrza, ale tamte wybory były również dużo łatwiejsze dla mnie, nie ukrywajmy, ponieważ ja korzystałem bardzo mocno z efektu nowości w stosunku do poprzednika, który swój urząd piastował przez 24 lata. Można było się pozycjonować zupełnie inaczej. Dzisiaj te wybory, które odbyły się prawie pierwsza tura prawie już tydzień temu, miały nieco inną strukturę kandydatów, bo ta ilość kandydatów, jakość tych kandydatów była zdecydowanie większa, więc te głosy naturalną koleją rzeczy rozłożyły się w zdecydowanie inny sposób. Dla mnie to jest taka uwaga ze strony mieszkańców, która mówi: popraw się, powalcz jeszcze, nic nie jest dane ci raz na zawsze i za darmo. I to właśnie robię od poniedziałku. Walczę o to, żeby w drugiej turze zwyciężyć. No właśnie, tutaj analizowałam rozkład głosów. Się okazuje, że w Glińsku, w Nowym Dworku, w Lubuskim Centrum Ortopedii oddano na pana najwięcej głosów, najmniej Jordanowo, Gościkowo, Lubinicko i Rusinów. To być może nad tymi miejscowościami trzeba popracować. Myślę, że tak, ale to, jeżeli pani redaktor zwróciłaby uwagę na strukturę głosów w poprzednich wyborach, nieco pokrywa się z rozkładem głosów w przypadku mnie i mojego poprzednika. Więc widać, że tam z jakichś powodów to poparcie wobec mojej osoby jest nieco mniejsze. Tam już bardzo mocno pracują nasi kandydaci, bardzo mocno będę pracował ja. Bardzo mocno pracują też przede wszystkim te osoby, które uzyskały już mandat radnych, bo przypominam, że Komitet Wyborczy ProŚwiebodzin uzyskał najwięcej mandatów w Radzie Miejskiej w Świebodzinie w tych wyborach. To do tego zaraz przejdziemy, ale podpytam jeszcze o jedną kwestię. Ta kampania jest brudna? Myślę, że pojawił się post u pana. Informował pan między innymi o tym, że pojawiło się zgłoszenie do policji, a chodzi o plakaty konkurenta. No dokładnie. Mój konkurent w swoim publicznym poście na Facebooku stwierdził, że zostały mu skradzione jego banery wyborcze. Takiej sytuacji ja nie toleruję, nie akceptuję. Nie ma mojej zgody na brudne zagrywki w trakcie kampanii wyborczej, więc postanowiłem nieco mojego konkurenta wyręczyć i w jego imieniu może nie wiem, czy uprzedzić działania, natomiast zrobić to, co każdy szanujący się i porządny obywatel powinien zrobić w takiej sytuacji, czyli powiadomić organy ścigania. No dobrze, jeżeli przejdzie pan drugą turę, wygra i będzie pan burmistrzem, jak pan widzi układ sił w Radzie i czy już są jakieś zakusy, by ProŚwiebodzin tworzył koalicję? Z koalicją? Nomen omen? Myślę, że te rozmowy są jeszcze przed nami. Oczywiście pojawia się tak zwane zakuluarowe puszczanie do siebie oczek. Natomiast myślę, że na takie poważne, konkretne rozmowy przyjdzie czas w ciągu najbliższego tygodnia, 2. Myślę, że to się zmaterializuje po wyborach na burmistrza Świebodzina, bo nie ukrywajmy, jednak ta osoba burmistrza Świebodzina w dużej mierze stanowi taki przykład lidera, kogoś, kto będzie wytyczał te kierunki. Myślę, że radnym będzie zależeć na tym, żeby współpracować przede wszystkim z urzędującym burmistrzem. A do kogo panu jest bliżej? Do kogo jest bliżej radnym? Do Koalicji Obywatelskiej, do Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że w ogóle najbliżej to jest nam do ugrupowania mojego kontrkandydata, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi komitet jest komitetem lokalnym, komitetem oddolnym, komitetem niepartyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o te komitety, o które pani wspomniała, no to siłą rzeczy najbliżej jest nam do ugrupowania Koalicji Obywatelskiej, z którą współpracowaliśmy dość ściśle już w ubiegłej kadencji. Tam są fajni ludzie, ludzie otwarci, z głowami pełnymi pomysłów i na pewno jeżeli będziemy tworzyć tego typu koalicję, a oni będą nią zainteresowani, to zostaną do niej zaproszeni. Pozwoliłam sobie przed naszą rozmową prześledzić także komentarze mieszkańców i mieszkańcy pytają, co pan zrobi z długiem miasta?
Ten dług miasta jest naturalnym wynikiem bardzo dużej ofensywy inwestycyjnej, którą rozpoczęliśmy w tej kadencji. Tak naprawdę praktycznie 5 razy więcej pieniędzy zainwestowaliśmy w stosunku do kadencji ubiegłej. Naturalnym wynikiem tego typu działań jest dług, który jednak w samej strukturze finansowania tych inwestycji stanowił praktycznie 25%, więc nie uważam, żeby on był relatywnie wysoki w stosunku do tego, co zrobiliśmy w ciągu tych ostatnich 5 lat. Natomiast mam nadzieję, że w ciągu tej najbliższej 5-latki środki przede wszystkim unijne, zarówno z programu naszego wojewódzkiego, jak i z KPO, pozwolą nam inwestować w sposób, który w dużo mniejszym stopniu będzie angażował nasze środki własne, a dzięki temu ten dług uda się za około 5 lat zbić przynajmniej o połowę. O obwodnicy Świebodzina mówi się, że była przez wiele lat jak Yeti. Wszyscy o niej mówili, nikt jej nie zobaczył. Całkiem niedawno udało się wbić pierwszą łopatę. Pan to uzna za sukces tej mijającej kadencji? Oczywiście, nie bez powodu ta inwestycja była numerem 1 w naszym programie wyborczym 5 lat temu. Inwestycja na warunki Świebodzina ogromna, no bo u nas nikt nie buduje dróg za 24 miliony złotych. Zresztą w ogóle rzadko zdarza się, że takie samorządy jak Świebodzin biorą na siebie ciężar budowy obwodnicy, budowy infrastruktury na tak wysokim poziomie i za tak duże pieniądze. To jest, nie ukrywam, moje oczko w głowie, to jest coś, czym się szczycę, chwalę, z czego jestem szczególnie dumny. No i mam nadzieję, że ta obwodnica przez długie, długie lata będzie służyła naszym mieszkańcom i rozwiąże wiele problemów, które trapią Świebodzin. Natężony ruch samochodowy, przejazd ciężkiego taboru, brak dobrych połączeń rowerowych. Wiele z tych kwestii ma, jeżeli nie rozwiązać, to w znaczący sposób poprawić właśnie budowa południowej obwodnicy Świebodzina. Ale rzeczywiście ten temat szedł jak po grudzie, możemy powiedzieć, bo i za pana kadencji, i wcześniej, no był problem z tym. Nie tylko mówimy tutaj o dofinansowaniu takim zewnętrznym, ale o takim uzyskaniu konsensusu chociażby wewnątrz Rady. Pani redaktor, my żyjemy w Polsce. Tutaj ilu obywateli, tyle pomysłów i czasami proces uzyskiwania zgody jest procesem długotrwałym. Ja głęboko wierzę, że to jest przedsięwzięcie, które wszystkim uczestnikom życia publicznego w Świebodzinie głęboko leżało na sercu. A czasami tego typu, nie powiem, że tarcia, ale wzmożone dyskusje powodują, że można wypracować optymalne, najlepsze z możliwych rozwiązanie. Wierzę, że takie znaleźliśmy w tym wypadku. Jaka była ta kampania? Ta kampania była online'owa, bo odnoszę wrażenie, że pan dość mocno postawił właśnie między innymi na nowe technologie, nowe media. Ba, ostatnie 2 godziny przed ciszą wyborczą to były 2 godziny poświęcone mieszkańcom i można było zadać kandydatowi na burmistrza i jeszcze urzędującemu burmistrzowi pytania. Oczywiście media społecznościowe są dzisiaj nieodłącznym elementem kampanii wyborczej, ale uważam, że w samych mediach społecznościowych kampanii wyborczej się nie wygrywa. Wielu ludzi wbrew pozorom jest dzisiaj zmęczonych tymi mediami społecznościowymi, wycofuje się z nich lub po prostu najzwyczajniej na świecie ich tam nie ma. Dlatego poza mediami społecznościowymi, poza trybem online, skupiliśmy się też na bezpośrednich spotkaniach z naszymi mieszkańcami. Myśmy objechali wszystkie 24 sołectwa gminy Świebodzin i to przyniosło nam też na wsiach bardzo, bardzo dobry wynik. Teraz to samo robimy na terenach miejskich. Spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy z nimi, docieramy do nich tam, gdzie można ich spotkać w najprostszy sposób. Podajemy sobie ręce, rozmawiamy o przyszłości Świebodzina. Door to door. Door to door to jest w takim mieście jak Świebodzin moim zdaniem jedna z najlepszych metod na to, żeby dotrzeć do mieszkańca. Mieszkańcy to wiedzą, mieszkańcy to czują, okazują nam swoją życzliwość, dlatego jestem przekonany, że za 1,5 tygodnia w niedzielę będzie dobrze. No to ja jeszcze 2 pytania na koniec. Rozmawiamy o internecie, no to popytam o ten internet, no bo to jest taki miecz obosieczny. Czasami przynosi nam korzyści, a czasem nie. Nawiązuje chociażby do tak zwanej już afery gawronowej. Gdyby dzisiaj miał pan rozwiązać ten problem z ptakami w parku, zrobiłby pan to inaczej? Nie, zrobiłbym to absolutnie w ten sam sposób, ponieważ uważam, że metody, które dobraliśmy, są metodami najlepszymi z możliwych w tej konkretnej sytuacji i przede wszystkim metodami najbardziej humanitarnymi, ponieważ pomimo wielu głosów, które padały przede wszystkim ze strony osób, które w Świebodzinie tak naprawdę nigdy nie były, nie znały skali tego problemu, my konsultowaliśmy te rozwiązanie z wieloma specjalistami w zakresie ochrony przyrody, z specjalistami z dziedziny sokolnictwa, z ornitologami i tak naprawdę wiedzieliśmy, że ta metoda, którą chcemy zastosować i którą będziemy stosować, ja to mówię głośno i wyraźnie, jest
nie jest zagrożeniem dla ptaków. No to jeszcze króciutko na koniec. Będzie debata dwóch kandydatów na burmistrza Świebodzina. Pan rzucił rękawice, zaprosił swojego kontrkandydata do dyskusji. Ubolewam, ale najwyraźniej do tej debaty nie dojdzie, ponieważ mój kontrkandydat oświadczył, iż nie jest zainteresowany taką debatą. Jest mi z tego powodu przykro, bo uważam, że mieszkańcy mają prawo do tego, aby porównać nas w bezpośrednim starciu. Ja zdaję sobie sprawę, że mój kontrkandydat jest przyzwyczajony do tego, że jako przewodniczący Rady Miejskiej ma pełną kontrolę nad dyskusją, nad debatą publiczną i ciężko wejść mu w sytuację, w której tej kontroli mieć nie będzie, ponieważ debata miałaby być prowadzona przez zewnętrznego, niezależnego moderatora. No ale uważam też, że chcąc być burmistrzem Świebodzina, trzeba mieć w sobie duże pokłady odwagi, bo to, co nas spotka w toku kolejnej kadencji, nie zawsze będzie się działo w warunkach kontrolowanych. I ta odwaga, ta aktywność, ta zdolność szybkiego reagowania to jest coś, czego mieszkańcy mają też prawo od nas wymagać. A takie rzeczy pokazuje się właśnie w debacie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moim gościem był Tomasz Sielicki, kandydat na burmistrza w kolejnej kadencji i Komitet Wyborczy Pro Świebodzin. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim z państwa i miłego dnia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.